Cześć kochani, to już granica turecka, jak widzicie wielki metr przed za mną, jest dosyć ciepło, w tej chwili jest 33 stopnie, więc dojechałem tutaj całkiem szybko, bo jest w tej chwili piątek około 14, a startowałem w środę rano. Mam jeszcze jakieś 2-3 godziny do Stambułu, około 300 km, bo nocuję we wschodnim Stambule. Jadę przez nowy most, most Sultana Selima. I to będzie nowa autostrada, którą zbudowano jakieś 4 lata temu. Można bardzo fajnie ominąć Stambuł. Oszczędzicie przy tym przynajmniej jakieś 2 godziny, jak będziecie jechać. Teraz jeżeli chodzi o granicę. Są kolejki, bo to jest sezon urlopowy. Jest pełno gości. Jeżeli chodzi o autostrady, trzeba wykupić HGS, żeby poruszać się po autostradach. I taka budka z panami siedzącymi za komputerem, ona jest dostępna, jak już przejedziecie przez całą granicę. Co ciekawe, jak po bułgarskiej stronie miałem taki krzyż na wzgórzu i chciałem się zatrzymać, ale było strasznie duży ruch. Taki symbol, że opuszczacie Turcję, wjeżdżacie w inne kraje, więc taki krzyż jest na wzgórzu po bułgarskiej stronie. To ciekawe, można go zobaczyć. Teraz jeżeli chodzi o moto. Pierwszego dnia zrobiłem 820 km. Drugiego 810, w tej chwili mam 306 na liczniku. Jestem 1933 km od Warszawy. Łańcuch nie stracił napięcia, ale to dzięki temu, że ja go codziennie smaruję wieczorem. I średnie spalanie mam 4,4 litra na tenerze World Ride. No to tyle z granicy. Pozdrawiam Was wszystkich.